Jesteśmy co prawda na ramówce Polsatu, ale pani jest też bardzo prężną bizneswoman, która prowadzi własną restaurację. I chciałam się zapytać, jak wygląda prowadzenie restauracji w czasach galopującej inflacji i podwyższonych ciągle czynszów? Bardzo trudny to jest biznes w tej chwili i nie chodzi nawet o same czynsze, ponieważ tutaj z miastem Kraków póki co jest umowa bardzo w porządku i jakoś mamy ten temat przynajmniej ogarnięty, natomiast jest bardzo trudny, jeżeli chodzi o inflację i niesamowicie galopujące ceny żywności. W biznesie restauracyjnym, nawet nie chcę tutaj mówić o podnoszeniu za kilogram schabu czy polędwicy, bo to nie determinuje naszych cen w restauracjach. Podwyższenie ceny jajka, masła, olej, tłuszczy, czyli takich rzeczy, które praktycznie używa się do każdej potrawy, co robi słynny food cost w restauracjach, to jest niesamowicie trudne, w związku z tym teraz myśląc o zakupach do restauracji, myśląc o nowej karcie w restauracji, skupiamy się przede wszystkim na tym, że jeżeli już kupujemy jakiś produkt, czy to jest szpinak, czy planujemy zakup, nie wiem, mozzarelli bufalo, żeby ona była wykorzystana na przykład nie w jednym daniu, tylko w kilku daniach, albo żeby po prostu można było z jednego dania skomponować jeszcze trzecie danie, żeby z jednej strony atrakcyjność restauracji utrzymać, ale żeby to miało absolutnie wymiar ekonomiczny. Nie ma prawa się nic zmarnować w tej chwili. Panie Ewo, ile podrożały te rzeczy? Masło, jajka, mąka? Tak mniej więcej. No, masło podrożało dobrze ponad 100%, jajka podrożały więcej niż 100%, także generalnie nawet jeżeli mówimy o inflacji kilkunastoprocentowej, to są produkty, które podrożały kilkukrotnie. A jak jest z cenami prądu, bo to też jest taki element bardzo, bardzo ważny, jeżeli chodzi o pracę restauracji. Trzeba oświetlić i trzeba mieć na czym pracować, lodówki, miksery i tak dalej. Nie tylko prąd, ale też gaz. My gotujemy przede wszystkim na gazie. Jeżeli chodzi o prąd, to oczywiście mamy też piece, piekarniki i wszystkie lodówki, chłodnie pracują na prądzie. Prąd to jest co najmniej 100% podwyżka w rachunku, taki miesiąc do miesiąca i najtrudniejszy jest ten przeskok, kiedy nagle jest taki skok, jeżeli chodzi o podwyżkę finansową, a my nie jesteśmy ani w stanie szybko balansować to w karcie i podnosić ceny poszczególnych dań, to w ogóle nie wchodzi w grę, zwłaszcza, że ja dzięki zresztą mojemu wspólnikowi Adamowi, który powiedział, że trzymamy politykę, żeby u nas ceny były umiarkowane, żeby nie galopować tak, jak idą galopujące ceny żywności, czy galopujące ceny związane z wszelką energią, żeby spróbować jednak utrzymać ceny, żeby mieć przede wszystkim klienta i jeść mniejszą łyżeczką. Także to jest moja dewiza w tym momencie na biznes. Natomiast od nowej karty, bo od marca rusza nowa karta w restauracji, musimy podnieść ceny, bo no, biznes jest biznes, no, nie można do tego dopłacać. Zapytam jeszcze o ten gaz, ile gaz podrósł wam? Gaz praktycznie prawie 100% nam podrósł, aczkolwiek i tak nie u nas w restauracji nie było tak źle, dlatego że mieliśmy dobrze podpisaną umowę. Wspaniale. Jest pani w stanie powiedzieć, ile tak naprawdę miesięcznie restauracja płaci za prąd? Tak, tylko nie wiem, czy takie rzeczy to w ogóle mogę upubliczniać, natomiast za prąd płacimy w okolicach 20 tysięcy złotych miesięcznie. A za gaz? Za gaz w okolicach 30 tysięcy. No to pięknie, po prostu wspaniałe to jest wszystko, a w domu też pani widzi taki to podniesienie rachunków, no bo pani mieszka w górach, no to troszkę inaczej jest chyba. Znaczy inaczej mam, jeżeli chodzi o dom w górach, to zupełnie inaczej mam rozłożone koszty, dlatego że tam mam ogrzewanie olejowe i tutaj bardzo wyraźnie widzę, bo jeżeli tankuję dom, to praktycznie zatankowanie domu teraz kosztuje mnie 100% więcej w porównaniu rok do roku, dlatego że tankuję dom raz na rok. Zdecydowanie tam mniej używam prądu, więc rachunek za prąd nigdy tam nie miałam wysoki, bo tego prądu używamy najmniej, bo z niego po prostu nie korzystamy. Ogrzewamy kominkiem, natomiast jeżeli chodzi o drewno kominkowe, wzrost rok do roku, bo kupuję drewno do kominka, które jest sezonowane i suszone, wzrost jest razy cztery. Ja w ubiegłym roku kupowałam metr sześcienny w okolicach 300 zł, nawet udało mi się kupić za 280. W tej chwili 1200. I na ile to wystarcza?
To oczywiście wszystko zależy od tego, jak dużo i jak często pali się w kominku, natomiast ja generalnie tak w sezonie 3-4 metry sześcienne zużywam. Ojoj. No nic, mam nadzieję, że się... Uwielbiam żywy ogień, no po prostu uwielbiam palić w kominku, ale to też jest część ogrzewania domu, dlatego że olej opałowy tylko ogrzewa, czyli podtrzymuje temperaturę, żeby nie było wilgoci, jak gdyby, bo to jest jednak drugi mój dom. Natomiast jeżeli przyjeżdżamy na weekendy czy na parę dni, to staram się bardziej ogrzewać kominkiem, także no tego drewna trochę schodzi, dlatego też dobrze jest mi znana cena. Bardzo dobrze, bo tak, gwiazdy raczej się nie orientują. Pani, tak, bardzo dziękujemy. Proszę bardzo.